Hej, zwracam się w kolejnym filmie z serii Pokémon Y. No i tak dziś znowu, jak w ostatnim czasie, zaczynamy od Mr. Gifts. Dokładnie, bo teraz chciałbym sobie podać kolejnego ciekawego Pokémona. Ostatnio właśnie pobraliśmy Zapdosa. Teraz sobie pobierzemy kolejnego z legendarnej trójki ptaków z Kanto właśnie. Tylko pobierzemy sobie co ciekawe nie trójkę, a dwójkę tych ptaków. No to, że trzeciego z nich będziemy mogli w grze złapać. Ale dobra, nie spoilerujmy za dużo. Także tak, skorzystałem z opcji właśnie otrzymania Pokémona przez kod. Także kontynuujmy, łączmy się z internetem i pobierajmy. Także, tak, łączę się. Dalej się łączę. I się połączyło. Możemy kontynuować właśnie wpisywanie kodu. Czyli tak, lecimy. Dobrze. Tak. Tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tak. Okej. Okay. I pobieramy kolejnego legendarnego ptaszka. Tak jest, mamy Articuno. Wow, to Articuno! Tak, i on ma również ukrytą zdolność, którą zaraz będziemy mogli odkryć. I mrożącą im krew w żyłach zwycięstwem będziemy mogli rozwalić oponentów, także pobierajmy Articuno! Właściwie to jest taka, można nawet powiedzieć, że niepowtarzalna okazja, by porać te Pokémony, gdyż dostępne są chyba do czerwca. Ale dobra, w każdym razie pobieramy kolejnego nowego legendarnego Pokémona, jakim jest właśnie Articuno! Którym za moment będziemy mogli się cieszyć w naszej wspaniałej grze. Także, tak, dziękujemy za grę. I tak, to cóż, wracajmy do menu głównego w takim razie. No, to wracamy do gry, także kontynuujmy naszą przygodę w regionie Kalos. I być może odbierzemy nowego Pokémona. Ale dobra, tak, jest. Ostatnio grałem grę właśnie na stadionie w Laverge. Jak to się tam czytało? No i tak, dzisiaj będziemy mogli ruszyć w stronę fabryki Pokeballi. Cześć, Hulk! Któż to? A, wy. Znowu wy. Hej, masz baśniową odznakę! Jest taka piękna i błyszcząca. Wiesz co, mamy zamiar udać się do fabryki Pokeballi. Chodź z nami! Tak, to jest naprawdę interesujące, ponieważ Pokebole są... Aż... Bardzo mnie to ciekawi, bo właśnie Pokebole, które produkują, są używane do łapania Pokemonów. Innymi słowy, zawdzięczamy im tą możliwość. Okej, okay, także tak, Ilgaver nam pada w deszcz. No ale okej, okay, oczywiście nim udamy się dalej. Ja się właśnie jeszcze przejadę do centrum Pokémon właśnie, żeby odebrać kolejnego nowego, legendarnego Pokémona, który tylko czeka na odbiór. No i przy okazji chyba będę musiał się też podleczyć i pokażę wam chyba jeszcze pewien tryk, którego wam nie do końca chyba wcześniej wam nie pokazywałem. Na przykład zerkniemy na naszego, powiedzmy, Greninja, który... Albo lepiej Lucario, który niestety nie ma pełnego HP, a gdy go na przykład wstawimy do boksu i weźmiemy z powrotem, to wtedy będzie on w pełni sił. Tak jest, ale nim oczywiście go weźmiemy, najpierw odbierzmy Articuno! Articuno jest kolejnym właśnie nowym Pokémonem, legendarnym Pokémonem ptakiem z Kanto. Właściwie są trzy ptaki, jest jeszcze Moltres, ptak ognisty. I właśnie to, jakiego spotkamy w grze, zależy od tego, jakiego wybierzemy startera. Jeżeli wybierzemy Froakiego, to spotkamy Moltresa. Jeżeli wybierzemy Chespina, to spotkamy właśnie tego Articuno. A jeżeli wybierzemy Fennekina z początku, no to wtedy spotykamy Zapdosa. Także dlatego ja chciałem sobie właśnie pobrać Articuno i Zapdosa, już Moltresa będę mógł sobie złapać. A więc tak, Articuno jest to Pokémon typu lodowo latającego, który ma tutaj, widzimy, naturę odejmującą spec atak, więc chyba gorzej być nie mogło, ale dodaje spec defa, który jest w niego całkiem przyzwoity. Macie pamięć też Snowclock, to jest właśnie ukryta zdolność. Normalnie każdy z ptaków ma ability presję, która podwaja zużycie pipi przeciwnika, a tutaj na przykład mamy zwiększa unikliwość w czasie upadu gradu. I właśnie tu mamy dosyć ciekawe nowe ataki, na przykład mamy atak Freeze Dry. Freeze Dry to jest ruch typu atak typu lodowego, który o dziwo jest super efektywny na Pokémonach wody. Normalnie takie lodowe nie działają dobrze na wodne, za wyjątkiem tego oto jednego Freeze Dry, który jeszcze może zamrozić. Naprawdę bardzo fajny atak. Tutaj mamy właśnie Ice Beam, to jest taki już konkretny atak lodowy, który też może zamrozić. No właśnie mamy Hell, czyli jakby taki grad, czyli wywołujemy taką burzę z takim gradobiciem. No i to właśnie rani wszystkie Pokémony, za wyjątkiem typu lodowego. To jest takie zjawisko podobne do burzy pieskowej. No i dalej mamy jeszcze Reflect, czyli zwiększa fizyczną obronę na parę tur.
niekoniecznie Pokemonowi, który go używa. Dobra, to skoro już jesteśmy obok tutaj tej paniusi, to polećmy się, czemu by nie? I zaraz zobaczycie, jak fajny Cherish Ball pojawi się na samym końcu. Tak jest, to właśnie widać, jakie Pokebole są. To nie jest powiedziane, że wszystkie wyglądają tak samo, jak to bywało w poprzednich częściach gier. Tutaj już nawet wszystko fajnie, pięknie wygląda. Ale dobra, tak, i teraz sobie z Swordem Lucario i zaraz wam pokażę, że on jest w pełni sił, a jeszcze sobie wyszedł Articuno do właśnie boksa z tutaj tymi wyjątkowymi Pokemonami. Tu właśnie też nie wiem, czy wam pokazywałem, mamy opcję przechodzenia między boksami, możemy je nawet zamieniać sobie miejscami. No po prostu szybko do poszczególnych boksów przechodzić. Także to jest naprawdę fajna opcja. No i tak, to tyle, co chciałem załatwić w ten trum Pokemon. Jeszcze rzekniemy szybko na Lucario. Także tak, Lucario jest w pełni sił. Jak zresztą widzimy. O, jakiś Pokemon jest na pierwszym levelu, by się przydał do walki. Myślę, może tam Flame'a, później Linuna. Ale dobra. Więc tak, Shona i Trevor udali się do fabryki Pokeboli, a tam widzieliśmy, że był Team Flare, więc może wyniknąć z tego jakiś kłopot, także spieszymy im z pomocą. Lećmy więc do fabryki Pokeboli. Co wy tak tu stoicie? No nie mogę. Nie pozwolił nam wejść do środka fabryki Pokeboli. Pozwoli nam wyjść, zobaczysz. Idę z nim pogadać. Shona, to nie jest najlepszy pomysł. Shona, czekaj. Dobra. Zobaczmy, co z tego wyniknie. O, jest jeszcze Srelay, Pierno. Czy to Shona i Trevs tam pobiegli? O co chodzi? Mieliśmy się tu niby... Też mieliśmy się tu z wami spotkać. Zastanawiam się, o co chodziło. Dobra, co tam się dzieje? Już lecę z powrotem. Shona, zaczekaj. Stójcie. Ciekawe, co powiedzieli temu gościowi. O co tu chodzi? Cóż, chyba muszę im pomóc. Team Flare? Chyba coś tu się dzieje w środku. Sprawdźmy. Okej. Także teraz możemy wejść właśnie do środka fabryki Pokeboli. Tak, i oczywiście są tu ludzie z Teamu Flare. Jakżeby inaczej. Czy ten idiota na zewnątrz nie mógł, nie wiem, jakby ubezpieczać wejścia? Ach, wybacz, ale niestety dzisiaj nie oprowadzamy wycieczek. Ty, w tym czerwonej garniturze, musisz być Teamu Flare, czyż nie? Czy macie zamiar... No nie wiem, jakby... Albo nie wiem, zapłacicie za to, albo macie zamiar zapłacić za te pokebole, które kradniecie z tej fabryki? Co? Jak śmiesz obrażać Team Flare? Maitiena, bierz ich! Okej, ja się nią zajmę, ty idź dalej, Hawk. Więc, dobra, to my możemy iść dalej, więc Serena będzie walczyła z Tynerką. No i tak, tu właściwie mamy takie... Jakby to powiedzieć, taśmociągi. No i oczywiście Teamu Flare. Jestem bezimiennym członkiem Teamu Flare. Jakby, nie wiem, muszę dla siebie wywalczyć imię. Okej, okay, zobaczymy, czy mu się uda. Więc tak, pierwszy członek z Teamu Flare, tego odcinka, który wysłał taki Toxicroga. Toxicrog jest kolejnym Pokemonem, chyba. Albo może i nie. Okazuje się, że to Pokemon wyższa forma... Kroganka, czyli Pokemon trująco walczący. Albo na odwrót. Także, że mój Fly będzie na nim super efektywny. Także, leć down, Flame! Dobra, on już słagrał. Och, dobrze, że to nie trafiło. To by sobie zwiększyło atak, ale oczywiście oszołomiłoby mnie. A tego byśmy nie chcieli. Dobra, więc rozwaliliśmy Toxicroga jednym uderzeniem. I tyle, jak sparze, starczyło na lewe dla naszego Talonflame'a. Pięknie. Czyli tak, pokonaliśmy członka Teamu Flare. Jestem bezimiennym członkiem, który tego przegrał. Chyba nie zużyłem na swoje imię. Albo na imię dla siebie. Dobra, w każdym razie 2000 do przodu i możemy właściwie dalej przejdziemy, bo ten nam blokuje drogę i będziemy musieli skorzystać z tych tutaj taśmociągów. Ale nim oczywiście z nich skorzystamy, najpierw sobie wyślę do akcji Linuna. I tak, teraz ta taśma wyrzuci nas gdzieś. Dokładnie, prosto pod kolejnego członka Team Flare. Kiedy się pokonam, pędzą z swych oczy łzy jak Pokemony, znaczy jak Pokebole. Toczące się, czy coś w tym stylu. Każdy, że tak, kolejny członek Teamu Flare chce z nami walczyć. Zobaczymy, kto zapłacze po tej walce. Także tak, zostawiam kim Maitienę i Slimeun i lecimy.
Tak, oczywiście Maitreya... Nie, nie miał Intimidate'a, to dobrze. Właśnie, Maitreya może być Ability Intimidate, które obniżna ma tak na wejściu. No to szczęście, że akurat ten tego Ability nie miał, użyłem ROAR! To przegoniło naszego Pokémona i sprawiło, że wysyłamy kolejnego. Czyli właśnie Sligo. No dobra, no to Dragon Breath. To jest sobie nasze chyba najlepsze uderzenie. Coin Roar! No dobra sprawa, to się podzieli między Pokémony. Dostaną po... Każdy dostanie po 2 EV i tą samą ilość EXPA. No to... Niech będzie nawet lik na dobitkę. Dobra, także rozwalamy... Maitreya. Dobra, Greninja 1000 Sligu trochę więcej, bo ma właśnie... co to ma? Lucky Liga. Dokładnie. Ale dobra, teraz wyślę do walki z Fortem Linu'a, bo to on jest jeszcze poziom w plecy. Także leć Linu! Linu kontra Golbat. Myślę, że dwa strzęgty raczej załatwią sprawę, także leci pierwszy. A to strzęgty cut. Zaraz zobaczymy. Nie, jednak dwa strzęgty, zdecydowanie. Dobra, Majestat leci Swift. To jest chyba najsłabszy atak, jak mi Golbat zasadzi. Golbat ma niski spec atak i do tego jeszcze atak o niskiej sile bez staba. Musiało się to najlepiej skończyć, w sensie dla niego. Dobra, także pokonajmy Golbata, 2 EV do speeda, no i dodatkowo 1200 expa. Nie wiem... Stawisz mnie gdzieś do świata, gdzie nie ma bólu czy czegoś takiego. Dobra, także tak, pokonaliśmy kolejnego członka teamu Flare i... Właściwie możemy wtedy teraz sobie przejść do przedmiotu, jakim jest Quick Ball. Nie wiem, czy mieliśmy Quick Balla wcześniej. Można to w bardzo łatwy sposób sprawdzić. Jeżeli będzie na końcu listy, to znaczy, że nie. Owszem, nie. Więc Quick Ball jest to kolejny rodzaj Pokébola, który ma taki efekt, że ma większe szanse na złapanie na samym początku walki. Im krótsza jest walka, tym większe są jego właśnie szanse. Czyli na samym na przykład spotkaniu, od razu spotykając dzikiego Pokémona, rzucamy Quick Balla i mamy największe szanse wtedy na jego zadziałanie. Dobra, jak zwykle w budynkach nie mogę używać mojego wyszukiwacza. Dobra, więc chodźmy dalej. Czy tu gdzieś dojdziemy? Nie, tutaj dojdziemy po prostu donikąd. Także lecimy dalej taśmociągiem, który wyrzuci nas tym razem gdzieś tu. Okej, tu mamy członki Team Flare, z którą możemy zagadać z tej strony. Don't worry, be happy, czyli nie martw się, bądź szczęśliwy. Okej, będę szczęśliwy, jak cię pokonam. Także tak, kolejna członki Team Flare wysadza walki z Krajigo. Idzie Lino i walczmy. W sumie z Krajigo całkiem dobry będzie Rock Smash, myślę. No a na ogół jeszcze raz, Rock Smash ma siłę 60, czy nie ma siły 60? Wow, payback! To jest mroczny Pokémon, więc ma stawa, także zasadził mi porządnie. Trzymając L możemy podejrzeć sobie, ma siłę 40. Ten nasz Czengrot będzie znacznie mocniejszy od tego Rock Smasha. Ze stawem mamy siłę 120, a Rock Smash super efektywnie miał siłę 80. Tylko liczę na to obniżyć defa, jakby obniżyło mu defa, to wtedy by dwa Rock Smasha zupełności wystarczyły. No i jeszcze kolejny Maitreya. Dobra, ten też bez Intimidate'a. No ja oczywiście użyję tego Rock Smasha, żeby po prostu ewentualnie obniżyć mu defense. Fajnie, bo jakby się udało, ale się nie udało, a to już S-Rance. To jest fizyczny atak mroczny, który do końca nie wiem, czy ma jeszcze jakiś dodatkowy efekt. Dobra, także Strength! I prawie starczyła. Tutaj moim zdaniem kolejna S-Rance. O ile to nie będzie skrytyczny, będzie dobrze. Pójdź skrytyczny, ale mimo wszystko jest dobrze. Także ostateczny Rock Smash! I wysłaliśmy Maitreya. Czyli w sumie dostałem 3 V do ataku, bo Skradzi też daje do ataku. Także jest w porządku. No i dajmy sobie poziom 42. Speed plus 3. No tak, ogólnie Speed jest najczęstszy z kolejną. No. Jak mam być szczęśliwa, kiedy przegram? Co poszło? Co nie poszło nie tak? Może wszystko. Dobra, więc tak, pokazaliśmy członkinie Team Flare. Tak, łujmy Team Flare jak nam się tylko podoba. Dobra, to do walki może wyślę rzeczywiście Greninja. Czy może Sligo? No pobijmy się Sligo. Kurczę, nie pamiętam, na którym poziomie Sligo ewoluuje. Teraz do nikąd nie przejdę. Nie, przejdę gdzieś tutaj. Może do jakiegoś przedmiotu? Tak! Metal Coat. O, to jest kolejny nowy przedmiot. Metal Coat jest kolejnym nowym przedmiotem, który ma taki efekt, że w walkach zwiększa siłę ataki typu ataków typu stalowego, ale można go też dać niektórym Pokémonom
I właściwie są dwa takie Pokémony, które właśnie poprzez wymianę, trzymając właśnie Metal Coata, ewoluują. Takim Pokémonem jest chociażby Onix, który ewoluuje w Strixa, tylko że mamy na przykład Strixa z wymiany, przez co też i nie musimy z tego korzystać. A na przykład jest też taki Pokémon jak Scyther, który właśnie ewoluuje tylko i wyłącznie w ten sposób. Dobra, i dostaliśmy kolejnego nowego Pokébola, jakim jest Timer Ball, ale Timer Ball już chyba wcześniej mieliśmy, czyli one mają taki efekt, że im dłuższa walka, tym lepiej działają. Powtarzam się pewnie, no ale okej. Okay. Lepiej coś powiedzieć dwa razy niż nie dopowiedzieć, przynajmniej ja tak myślę. No ale teraz jesteśmy na jakichś platformach, którędyś na pewno da się jakoś stąd wyjść, przejść gdzieś i tak dalej. Także tak, to jakiś komputer. Aha, i tu udało nam się odwrócić bieg taśmy. Okej, z tego co pamiętam, to właśnie trzeba było zrobić... Aha, to jest tylko potrzebne do wyjścia na dobrą sprawę. Dobra, więc spróbujmy się przejść tymi platformami. Tu w tej budce na pewno coś jest, ale mimo wszystko ja bym chciał najpierw przejść sobie w tu gdzieś i w koło. Bole, bole, pokebole, bole, bole, ultra bole. A ja te drugie szczególnie wolę. Dobra, także walczmy z członkinią Teamu Fair, która wstała do walki z Swolota. Swolota umie używa ataku specjalnych, więc Sligo będzie raczej dobra do tej walki. Choć z kolei też ma dobry spezdew, także Swolot. Więc no, różnie może być. Dobra, na protek Dragon Breath. Może ją sparaliżuje. Albo nie, S-War. Więc są to ruch, który sprawia, że po prostu będę musiał przez chyba od 2 do 5 tur używać tego samego ataku. Po prostu innego nie mogę. Taki jakby aplauz. O, sparaliżowało Swolot, okej. Okay. Używa na mnie Toxic. Oj, to niedobrze. To niedobrze. Toxic to jest właśnie stan mocnego zatrucia. Teraz zobaczycie, zabierało mi tylko 7 HP, ale zaraz zobaczycie, ile mi weźmie. Dobra, przez sensora nie mogę używać żadnego innego ataku, tego Dragon Breath. A czuję, że ten Dragon Breath chyba załatwi sprawę. Tak jest, pokonaliśmy Swolot. Jest tylko sobie 1900 punktów expa. I 2 EV do HP chyba. Bole, bole. Nie ma boli? O nie, wyrzuciłem wszystkie. Dobra, także tak. Pokonaliśmy kolejną trenerkę. No i będę musiał użyć jakiegoś przedmiotu leczącego na Sligo. Co my tu mamy? Mamy antidote. I to 8. Chyba jeszcze Linon, jako jeszcze zigzagun w sumie, nam je znajdował. I widzę, że tutaj ma jakiś przedmiot. A co to za przedmiot ma? Repel. Może się przydać. Szczególnie w jaskiniach się repele przydają. Teraz, bo ja tu byłem... Aha, już nie przejdę inaczej. I tam też nie przejdę. Dobra, więc musimy odwiedzić tę budkę. A co mamy w budce? W budce mamy pracowników. Nie nosisz czerwonego garnituru. Więc jesteś członkiem Team Fair. To w każdym razie kim ty jesteś? A są bez znaczenia. W każdym razie pokonaj Team Fair. Smin... właśnie... No. Kierunek taśmociągu, używając przełącznika. Już to zrobiłem. Te twoje Pokémony powinny się trochę odpocząć. I zmarnowałem w tym momencie antidote. Dobra, nie przemęczaj się. Jeśli Pokémony zostaną skradzione przez Team Fair, nie będziemy mogli... przyjaźnić się z Pokémonami? Na pewno dlatego, że nie będziemy mogli ich łapać. Częściowo zautomatyzowaliśmy fabrykę, żeby nie obciążać za bardzo Pokémonów, ale to też oznacza, że tylko parę osób zarządza fabryką. Albo inwestycją. Okej, okay, także teraz, a zaraz, chwilunia. Którędy powinienem dojść do taśmociągu? A zaraz zobaczymy. Teraz tak, ten mnie tutaj wypchnie z powrotem, czy jednak muszę iść z tamtej strony jakoś? Dobra, zaraz zobaczymy. A nie, dobra, ten mnie wypchnął tu z powrotem. A kurczę, nie weszło, bo... Już wiem, o co chodzi. Muszę się wrócić, bo... po prostu po przejściu z powrotem taśmociąg wrócił do normy. Ech. To chyba jest gorsze niż te przenoszące panele w budynkach Teamu Rocket i innych takich. Dobra. I chyba już wiem. Będę musiał się wrócić z powrotem tam, tylko że pierw muszę jeszcze raz przełączyć ten przełącznik. Tak, bo tutaj... Wtedy jakbym wszedł, to mnie wyrzuci... A nie, mnie wyrzuci tam. A zaraz zobaczymy. Nie, to dobrze mnie wyrzuciło. Teraz jest okej.
No, jesteśmy w dobrym miejscu. Dobra, czyli trafiliśmy do drugiej budki, gdzie mamy zgromadzenie teamu Flair i szefa fabryki zapewne. No daj, współpracuj z teamem Flair. Jeśli nam nie pomożesz, wtedy będziemy musieli zabrać sami te wszystkie pokebole. Tak, a to jest towar warty ponad 5 milionów pokedolców. Aha, bo za 5 milionów pokedolców będziesz mógł dołączyć do teamu Flair, to żadna przeszkoda. Kim wy w ogóle jesteście? Co wy sobie myślicie? Nigdy nie wybaczę żadnej grupie tego, że przyszli po moje pokebole. Zapomnij. Szkoda gadania z... No, nie ma sensu gadać z tą osobą. Zgadzam się. I tak już nie będzie z niego żadnego użytku. Lepiej wystawmy to miejsce w powietrze. A co my tu mamy? Jakiś intruz? W samą porę. Ty! Proszę, pomóż mi! No proszę, proszę. Wygląda, że ktoś chciałby tutaj przeszkodzić nam w rozmowie z szefem firmy. No cóż, chyba jednak będziemy musieli... Nie wiem... Dać ci nauczkę, czy coś w tym stylu. Więc walczmy z jakąś przywódczynią z teamu Flair, która są do walki z Kradzigo. Czyli nic trudnego. Dobra, it's legal. No, Sigu w pełni sił powinien sobie jakoś poradzić ze Scrudgy, także Dragon Breath. Powinno wziąć całkiem sporo. Ty trochę wziął, o nie, Scareface. To mi mocno bierze speeda. Nie dość, że Sligu to ślimaczysko wolne, to będzie jeszcze wolniejsza. I High Jump Kick. To jest dosyć mocny atak typu walczącego, ale ma dosyć niską celność, chociaż może nie tak dosyć niską, ale niższą. I gdy nie trafi, to wtedy Pokémon po prostu się rozbije z tego wyskoku. I to zamiast poranić naszego Pokémona, porani oponenta. I Houndoom. Z Houndoom mogę sobie poradzić używając mojego Muddy Watera, przynajmniej mam taką nadzieję, że to wystarczy. Houndoom używa Fire Fang, to będzie niezbyt efektywne, to jest jednak atak fizyczny, więc na pewno coś mi zrobi. A z mojej strony oczywiście leci Muddy Water! I miejmy nadzieję, że to starczy, choć coś właśnie czułem, że chyba jednak nie. Dobra. Dragon Breath na dobitkę, miejmy nadzieję, że to wystarczy. Oh, there's love! O, bardzo dobrze, że Houndoom mnie nie atakuje! Na dobrą sprawę, jakiś taki atak typu Bite czy Fight, tak, byłby dla mnie zabójczy. Ale dobra, udało się pokonać Houndoom. Więc jest dobrze. Pokonaliśmy adminkę z Team Rocket i 2100 expa. Ładnie. Jakie fajnie wkurza. Co? A to wygrałem. Okej, także pokonaliśmy jedną stronę. No, dajcie spokój. Nie udało mi się przejść. Aż w ogóle nie udało mi się nie udało mi się po prostu. No proszę, udało mi się, nie wiem, jakby zawstydzić się do naszych przywódczyń. Ale bez obaw, ja się tym zajmę, albo my się tym zajmiemy. W parze powinniśmy, pan naukowcy powinna dać sobie z nim radę. Tak, zajmiemy się nim, pojedynczo może. Musimy, albo... Może nie w pojedynkę, tylko we dwójkę, musimy zwiększyć czas na zwycięstwo. O, Serena, w samą porę. Wybacz, że się spóźniłem. No i proszę, jeszcze jeden kolejny dzieciak, no teraz mamy dwójkę. Ale co za różnica. Jeżeli będziemy walczyli razem, to i tak, powinno się udać. Może widzicie naszą dwójkę, naprawdę jesteście naukowcami? Już mi walczyć z nimi, sąsiedzie. Okej. Okay. Także walczmy z dwójką naukowców z teamu Flair. Także Team Flair, Celosia i Bar chcą z nami walczyć, czy Brion i... Dobra. Jest na do walki Lipara i Manek Trajka. Czyli znany nam Pokémon na dobrą sprawę. Dobra, Sneaker i Hatchery chyba nie jest najlepszym wyborem do tej walki, tak coś czuję. Więc chciałbym go tu wysłać. Spróbujmy z Lucario. Lucario będzie dobry na tych oponentów swoją drogą. Ale Sneaker dostanie expa. Dobrze, iść ześ Lucario i wykąć ich. Dobra, Manek Trajk używa Bite. No to troszeczkę wzięło. Dobrze, że nie na Mirosticku, bo wtedy by go to zabolał znacznie bardziej. Takie ogólnie mroczne ataki. Light Screen, czemu nie Reflect? To byłoby bardziej praktyczne. Oni atakują fizycznie. Dobra, teraz pokażę wam nasz nowy atak, którym jest Aura Sphere, który będzie super efektywny na Lipard. Także to jest atak taką kulą typu walczącego, który jest całkiem fajny. No jakoś siła 80 nie buduje.
To jest naprawdę fajny. Dobra, i Stick używa poziom 43. Dobra, Marek Czek używa Bajta, tym razem na miał Stick. Także... to zabolała. Ta z kolei używa Disarming Voice. Który za wiele nie zrobił. No to z naszej strony może poleci do odmiany Bone Rush Marek Czek. Także... raz i dwa. I tylko dwa. Trochę słabo, no dobra, kolejny Bite. Znów miał Stick. I miał Stick podjęty, nie może się ruszyć, wow. Dobra, to z naszej strony ci jeszcze jeden Aerospray. Wykończ go Lucario. Tak jest. No więc, pokaliśmy dwójkę naukowców z Team of Flare. W sumie tylko po jednym boksie. Niemożliwe. To teraz my przegraliśmy. Prawdopodobieństwo to w końcu prawdopodobieństwo. Nie istnieją rzeczy pewne. W pewnym sensie? Tak. O nie. Co za wstyd, zostaliśmy pokonani. Dosyć tego. Mamy już nasze pokebole, great bole i ultra bole. Zwijamy stąd. Więc nakradli i uciekli. Uratowaliście nas, dziękuję wam. Jesteście naprawdę wspaniałymi trenerami. Będą przecież tacy młodzi. Dobrze. Oto jest wyraz naszej wdzięczności. Dam wam Master Bola lub Big Nuggeta. Wybierzcie, którego chcecie. Myślę, że ty powinieneś wybrać pierwszy. Także dam ci Master Bola lub... Big Nugget, czyli jakby wielki samorodek. Wybierz, którego chcesz. Ja prawdę powiedziawszy, raczej preferowałbym Master Bola. Master Bola to jest taki rodzaj Pokébola, który ma szansę 100% na złapanie jakiegokolwiek Pokémona. Niezależnie w co rzucimy, 100% szansy złapie się. A z kolei Big Nugget to jest sprzęt, który można sprzedać za bodajże 9000. Pieniążki to nie wszystko. Master Ball jest tylko jeden. Przynajmniej tak normalnie w grze. A jako bonus możesz też mieć to, ile dostaliśmy Big Nuggetsa, no pięknie. Tak, o to fajnie, co zapomniałem, że dostaliście to i to. No i też mam dla ciebie. A, dziękuję. To naprawdę aż za dużo. Mam nadzieję, że dobrze je wykorzystacie. Jesteście zupełnie innymi ludźmi niż ci z Teamu Flare. Chociaż sam nawet nie wiem, jak wykorzystać tego dużego Nuggetsa. W każdym razie, nie chcę ten Team Flare. Co oni planują osiągnąć z tymi wszystkimi pokebolami? Wyłapać wszystkie pokemony na tym świecie! Albo nie wiem, co myśli o tym Serena? A więc ukradli wszystkie pokebole, tak? Musi być jakieś część... nie wiem, łapanie wielu pokemonów musi być jakimś częścią ich planu. Słyszałem, że Team Flare też stał za... no nie, tymi kłopotami z elektrownią. Pokemony, elektryczność, o co im chodzi? Kto wie? W zasadzie ja wiem, ale niektórzy z nas pewnie też. Dobra, więc tak, Line nic nie trzyma, ale właściwie mogłbym zmienić z ligu. Także... do walki teraz może wyjść tak Greninja na przykład. Jeszcze rzucimy okiem na świeżo zdobyte przedmioty, właśnie jakimi są Master Ball oraz Big Nugget. Nie, tak jeszcze. Więc tak, Master Ball to jest właśnie taki wspaniały Pokéball, który jest w stanie złapać wszystko, tak jak wspomniałem. No jeszcze Big Nugget to jest właśnie przedmiot, który mogę sprzedać za niemałą sumkę. Z tego co pamiętam, właśnie jest chyba 10 tysięcy. Dobra, na prostą sprawę też można się przejść tutaj. Może coś dostajemy w nagrodę od pracowników elektrowni, znaczy fabryki. Skoro wszystkie Pokéballe zostały skradzione, nie będziemy w stanie je zaopatrzyć Pokémon Martów. Nie wiem, jakby jedna stała kosztuje milion? Team Flare, co oni planują osiągnąć? Albo co jest ich celem? Ty i twoje Pokémony powinniście odpocząć. Okej, dobra, nie będę musiał zachodzić do centrum Pokémon. Dobra, także chodźmy stąd. Tu też jest ten gościu, który wcześniej tu był. Ciężko pracowaliśmy, żeby zrobić pokebole, ale to nie wszystko. Zapewne, no jak to przestawię, to da się jakoś stąd wyjść? Nie, chyba nie. Też nie da się, okej, okay, tędy. Też to też nie jest droga do wyjścia. Nech. Dobra, czyli jak stąd wyjść? Zasadnicze pytanie.
Dobra, czyli musimy najwyraźniej wyjść w ten sposób, czyli normalnie. I teraz ja będziemy mogli już sobie normalnie stąd wyjść. Czy też chyba nie? Kurczę. Dobra, jak opuścić to miejsce, już nie powiem jakie. Denerwujące. Aha, tędy. O, jest trójka pozostała. Hej, wszystko jest już okej? No, w pewnym sensie. O, jest jeszcze jedna. Wybaczcie, Team Flair tutaj nieźle namieszał. To nie jest dobry moment. Team Flair? Słyszałem gdzieś chyba o nich. Czy to nie przypadkiem ci ludzie w garniturach, których widzieliśmy chwilę temu? Tak, dokładnie, Trevor. To właśnie Team Flair. Zabrali stąd wszystkie pokebole siłą? Ona przecież miała być dla wszystkich. To okropne. Wygląda na to, że... No nie wiem, lepiej ich nie zacierać z tymi ludźmi. Masz rację, Trevs. Team Flair jest straszliwy. Co powinniśmy teraz zrobić? Według mapy, kolejnym naszym... Następne jest miasto Dendimal. Także poszli i zwiedzać dalej. Hok, ty i Serena naprawdę jesteście niesamowici. Jesteście silniejsi niż ci źli ludzie. Ale nie rób ci niczego szalonego, okej? Okay? Do zobaczenia! I Shana też poszła. Kurczę, aż my się mylą te imię. Dziękuję. To wszystko jest okej okay dzięki tobie. Ale... Jeżeli wszystko będzie... Albo wszystko w czasie naszej przygody będzie polegało wyłącznie na tobie, no to wtedy straciło na sens. Tak, Serena, musisz bardziej potrenować. Okej, okay, no i jeszcze dzwoni ktoś do nas. A któż to? To są wiadomości, że tak powiem. Tak, mamy dla was specjalny biuletyn informacyjny, pokebole fabryka pokeboli w okolicy Laver, miasta Laver została zaatakowana. Nie wiem, jakby osoby, które przyczyniły się do tego ataku są nieznane, jednak nie zaszkodzi to sprzedaży pokeboli. Dobrze wiedzieć. Bo na pewno jakieś będę musiał kupić prędzej czy później. No tak, uda nam się ocalić fabrykę Pokeboli, więc właściwie w dzisiejszym filmie z serii Pokémon Y chyba to będzie już wszystko. Więc w kolejnym odcinku ruszymy do tego Dendimal, czy jak to tam było. A dzisiejszym filmie to będzie wszystko, także ja zobaczę się tam i do usłyszenia w kolejnym odcinku z serii. To cześć!